Siemano, witajcie w kolejnym materiale u mnie na kanale. Wstęp będzie krótki i treściwy, jak na łysego prawie Sybiksa przystało. Nagrody za 28.2 na PS4, trafiony to od 99, to w dzisiejszym materiale. No i łapka w górę się przyda, bo brakuje dosłownie 120 subów do dobicia 100 tysięcy, także łapkujcie ten materiał, no i subujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Lecimy. Counter Road to Glory. Gdzie byliśmy 28.2, gdzie mamy teraz na sprzedaż Kyliana Mbappe prawdopodobnie, bo sobie tutaj po trafieniu tego Frankiego de Jonga Toty raczej sobie to pokładamy w ten sposób z Dembele, tutaj, który wleci do pomocy, sprzedamy Mbappe, możliwe, że jakąś ikonkę na prawą obronę też, to budżet się powiększy, ale też budżet się powiększy, mam nadzieję, po otwarciu też tych nagród i mamy dwie paczki Ultimate niewymienne, bo to już, aha, no tak, bo dobiliśmy do pierwszej ligi w Rivalsach, wow! Dobiliśmy do pierwszej ligi w Rivalsach i to jest właśnie fajna sprawa, że robiąc te różne wyzwanka, zadanka, aż już dobiliśmy nawet do takiego etapu. Dobra, no to otwórzmy te paczki Ultimate najpierw. Lecą dwie paki Ultimate. Bardzo proszę. No i zobaczmy. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Są na pewno ekrany. Czy będzie walkout? Jest oczywiście walkout. Tylko jaki? Czy ja dobrze widzę? Nie. A dobra, Alisson. To ty Alisson, ja myślałem, że przez chwilę, że to... A nie, bo przecież Neymar nie mógł być, dobra. To ty Neymar. Neymar nie mógł być. Ale 97 Alisson za Division Rivals. Dobrze się zapowiadałem te nagrody. Dobrze się zapowiadałem te nagrody. No, oprócz tego Alisson na nic już więcej nie mamy. Leci paczka Ultimate numer 2. Liczymy na kolejne ekrany. Kolejny walkoutik. Aha, 76, okej, okay, ten, więc teoretycznie jakieś ekrany w środku mogą być. Mam nadzieję, że będą. O, 8-8, znaczy 8-3, 8-3, jakieś 8-2. Tragedii nie ma. Teraz już fut czempiony. Tutaj już wyboru nie ma. Musimy się pogodzić z tą elitą jeden clip. Może jakieś fajne piki. Może jakiś pik do składu? Zobaczmy. No, nie jest to pik do składu. Marco Verratti, 95. Overallowo na pewno robi wrażenie. Wybór numer 2. Di Maria, Kimmich albo Carvajal. Okej. Okay. No i mam teraz zagwozdkę. Bo Carvajal by do składu wpadł. Nie? Biorę Carvajala do składu. Biorę Carvajala do składu. Tak się posprawdzałem ceny, ale... Będę miał przynajmniej prawego obrońcy już za Semedo. To wydaje się najrozsądniejszym wyborem w tym momencie, mimo że no, moglibyśmy wybrać tutaj wyższy overall w postaci Di Marii czy też Kimisia. A w ostatnim piku Immobile 96, no oczywiście, że tak. Bierzemy Immobile? Tak, bierzemy Immobile, nie zastanawiamy się, także fajne overale, fajne player piki, nie ma co narzekać. Cóż, jeśli w tle będzie teraz słychać borowanko, mam nadzieję, że aż tak bardzo nie słychać, albo może w ogóle nie słychać, never mind. Może tak być, ponieważ nade mną jakiś tam remoncik chyba trwa. Życie, wiadomo, ludzie muszą się remontować, muszą się ogarniać. Dobra, jest łukałcik teraz w paczce do 100k. Neymar. Boże, nie Neymar, Bobby Firmino oczywiście, zwykły złoty. Ja to już tak Neymar z odruchu powiedziałem, nie wiem dlaczego. 86. Okej, okay, okej, okay. Całkiem w porządku w takim razie ta paczka do 100k. Talić, Diego Costa, Campbell, no nie najgorsze overale. Dobra, tych sobie oczywiście damy na quest. Chodzimy od razu do kolejnej paczuchy za 100k. Może drugi walkout z rzędu? A krany na pewno są. Jest walkout. Jest walkout, ale to nie jest to ty. Nie. Stadić teraz, tak? Za Ajaxu Celowski. Patrzyłem już na te flagi po bokach, tak? Bo tak już łatwo rozpoznać teraz tego pojawiającego się tuty za nadrzu, no bo i Frankie de Jong i Alisson przed chwilą. Ale też spoko overale. Trzech piłkarzy Team of the Season so far. Jak z takiej paczki wyciągniemy 100k? Nie, wyciągniemy przecież 100k, bo teraz ceny są przecież duże. Te 100k wyciągniemy, tylko pytanie, na czym wyciągniemy te 100k? Na środkowym obrońcu z starterem? O, Abdelhamid 89, dobra. To nie jest jakiś taki oszałamiający traf. Aczkolwiek zobaczmy, Lucas Leiva i Hinteregger, okej. Okay. Dobrze, że te ceny są teraz wyżyłowane, więc to jest ten plus. Że 78, 72 i Leiva
właściwie wyciągniemy 200k na tej paczce, no. Niecałe 200k na tej paczuszce, więc można powiedzieć, że całkiem zacnie. No i w ostatniej, zobaczmy. A w ostatniej będzie walkout oczywiście też. Brazylia. No i teraz Silva czy... Tak, Thiago Silva 95. No i okej. Okay. No i to już jest, wiecie, dużo wyższy overall. Więc też to dużo lepiej wygląda. Thiago Silva warty, już wam mówię, 128. 128 tysięcy. A Cherbi i Gerard Moreno. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dużo wyższe overale, więc z tej paczki wyciągniemy z tamtej powiedzmy 190 tysięcy. A tu mamy tak, 128. A Cherbi 108. Tu już mamy 220, 230. I Gerard Moreno to będzie. Gerard Moreno to będzie 117, czyli jakieś 330 tysięcy. Jakieś 500k z tych paczek. To not bad, not bad, not bad. Trochę sobie dorobimy. Leci w paka w ciemno 8-9 plus. Uwaga. Patrzcie na to. Powiedzcie, czy warto. Albo nie, czy, nie, że czy warto, bo ja nie wiem, co tu przepalił kolega, ale idzie paka w ciemno. Idzie paka w ciemno w sierpniu. Kek. Paka w ciemno w sierpniu. Poszła. Jest walkout na pewno, ale co w niej jest w środku? Uwaga. Czekam na informację. Czy jest jakiś sztos? Czyli jest jakaś brindza? Co? Nie! 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 Nie 9-9! Wow! Nie! Nie, 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 nie! Uhuhu! Totsik De Bruyne w ciemno, elegancko! Essa! Essa! Mówiłem, że warto otwierać w ciemno paczki. No dobra, De Bruyne w ciemno trafiony. Dobre trafy, dobre trafy. De Bruyne, Hernandez. Myślę, że elegancko. Dobra paczuszka wleciała w ciemno.